Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w nasz poniedziałkowy webinar Nature Day, w którym dzielimy się wiedzą na temat różnych substancji aktywnych, różnych ekstraktów ziołowych, substancji takich również witamin, które wpływają na nasze zdrowie i z jakiego powodu warto suplementować je, warto uzupełniać naszą dietę różnymi składnikami zdrowotnymi. Jak Państwo wiecie, suplementacja to jest uzupełnianie zrównoważonej, zbilansowanej diety. I dzisiaj temat, który wydawać by się mogło każdy z nas na wylot poznał, jednocześnie warto przypominać to, dlatego że mówimy o witaminie C, czyli jak to nazwaliśmy, niezbędna droga do dobrego zdrowia. Jak za chwileczkę sobie opowiemy, poznamy troszkę faktów na temat witaminy C, przypomnimy sobie, w jaki sposób powinniśmy ją dawkować. Różne schematy Państwu opiszę i jakby co na ten temat również sądzi medycyna klasyczna. Powiemy sobie, dlaczego należy suplementować czy zjadać pokarmy bogate w witaminę C, w jakich dolegliwościach i chorobach szczególnie należy zwracać uwagę na jej dostępność. I oczywiście później poznamy mieszankę witaminy C w kapsułkach, którą Nature Day wprowadził do tego portfolio, które mamy, żebyśmy mogli sobie jako dietetycy, fitoterapeuci i osoby, które po prostu na co dzień korzystają z tych preparatów, cieszyć się tymi substancjami. Także mamy taką mieszankę owocową witaminy C z różnymi cennymi dodatkami, z luteiną, bioflawonoidami i tak dalej, ale to sobie na samym końcu przypomnimy, cóż to jest za nowa postać witaminy C. Dobrze, no to startujemy. Witamina C, czyli kwas askorbinowy, jest rozpuszczalny w wodzie. To jest taka cecha o tyle ważna, że są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli ADEK, i witaminy rozpuszczalne w wodzie. Witamina C jest rozpuszczalna w wodzie. Została wyizolowana po raz pierwszy w 1928 roku. Niestety nie jestem ekspertem w odczytaniu tego szanownego, zacnego nazwiska Alberta Szent-Giorgiego, który wyizolował witaminę C z nadnerczy. Mam nadzieję, że pan Albert mi wybaczy, gdybym coś przekręcił. Natomiast to jest jedno z ciekawszych odkryć, tak, początków XX wieku, dlatego że witamina C od tamtej pory jest jednym z najważniejszych elementów zdrowia człowieka. Jak Państwo wiecie, jest niezbędna na przykład do syntezy włókien kolagenowych, czyli skóra, tkanka łączna cała nie byłaby w stanie prawidłowo funkcjonować, jeżeli byśmy nie mieli witaminy C w organizmie. Chroni nas przed uszkodzeniami, które powodują wolne rodniki, wspomaga odporność i uczestniczy w bardzo, bardzo wielu procesach metabolicznych jako element dodatkowy, jako taki kofaktor. Z takich zdrowotnych elementów, o których warto pamiętać, brak witaminy C powoduje chorobę, która nazywa się szkorbut. Choroba ta charakteryzuje się osłabieniem, bólami stawów, zmianami skórnymi, wybroczynami, krwawieniem z dziąseł, tak, i łatwym powstawaniem się siniaków i osłabieniem gojenia ran. Za chwileczkę sobie też trochę na ten temat powiemy, bo szkorbut w dzisiejszych czasach prawie w ogóle nie występuje, ale my sobie często nie zdajemy sprawy, że pełnoobjawowy szkorbut u nas nie wystąpi, bo się dość dobrze odżywiamy. Ale niedobór witaminy C, która występuje powszechnie, i to też Państwu powiem dlaczego, bardzo znacząco osłabia nie tylko, że jakość tkanki łącznej, włókien kolagenowych, w naczyniach krwionośnych, w skórze i tak dalej, ale również na przykład osłabia gojenie ran. Albo mamy słabsze naczynia krwionośne przez to, że nie dostarczamy witaminy C w odpowiedni sposób. I teraz, szanowni Państwo, pewien fakt. Nasz organizm, podobnie jak u świnki morskiej, nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć witaminy C. Musimy ją zatem dostarczać z pożywieniem i suplementować.
To jest jakby podstawowy fakt. Dlaczego to jest takie ważne, za chwileczkę opowiem. Natomiast na czerwono, szanowni państwo, chciałbym od razu odnieść się do informacji, z którymi nawet do dzisiaj spotykam się gdzieś tam, przeglądając oferty różnych firm oferujących nadal lewoskrętną witaminę C. Szanowni państwo, jest to sformułowanie, które było popularyzowane przez jednego z przemiłych ludzi, którzy promował zdrowie w Polsce, pana Jerzego, który to pan Jerzy na jednym ze spotkań, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, kiedy rozmawialiśmy sobie w takich tajnych kompletach lekarskich, w których pan Jerzy uczestniczył, przyznał się po prostu, że przekręcił, przeczytał źle nazwę chemiczną kwasu L-askorbinowego jako lewoskrętnego. No i tak ten marketing już do dzisiaj pozostał, że niektórzy nadal uważają, że jest coś takiego i w ogóle to jest niezbędny element, żeby to była witamina C, że ma być lewoskrętna. A nie ma czegoś takiego, to jest sformułowanie nieprawidłowe opisujące kwas L-askorbinowy. Także szanowni państwo, jak z kimś rozmawiamy, to i ktoś powie, że ma lepszą witaminę C lewoskrętną, to zastanawiam się, czy polemizować, czy pozostawić człowieka w błogiej nieświadomości. My w każdym razie w naszym gronie staramy się państwu przypominać, rzetelnie informując, że opisując właściwości kwasu L-askorbinowego i jego budowę, nie ma witaminy C lewoskrętnej. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą teraz chciałbym państwu powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że kilka faktów sobie przypomnimy. Po pierwsze, witaminy C nasz organizm nie produkuje. Po drugie, brak witaminy C powoduje choroby, a w skrajnych wypadkach śmierć. Proszę pamiętać, że w czasach dawnych, na okrętach, w których jeszcze nie było wiadomo, jak powstaje szkorbut, ludzie umierali, na przykład połowa składu tych, co odkrywali Amerykę, umarła z powodu szkorbutu. Tak, te pierwsze wyprawy, więc zwróćcie uwagę, że po pierwsze nasz organizm nie produkuje witaminy C, po drugie jest ona niezbędna do życia i do zdrowia. No dobrze, ale jak jest niezbędna do życia i zdrowia, to ile razy dziennie albo w jakiej dawce powinniśmy podawać witaminę C? Szanowni państwo, pytanie. Powiedzcie mi, jak często mogę podawać witaminę D3 optymalnie? Witaminę D3 na razie. Tak, żeby mój organizm miał tą witaminę D3 do swojej dyspozycji. Ktoś z państwa mi podpowie, jak często muszę podawać witaminę D3, żeby mój organizm miał ją dostępną cały czas. Ktoś z państwa mi może napisać, może pomóc, jak tą witaminę D3 dawkujemy, taką popularną? Jak nie ma chętnych, to od razu przypomnę, że witamina D3 jest jako witamina rozpuszczalna w tłuszczach, może być stosowana raz dziennie, a nawet rzadziej i w odpowiednich dawkach, tak? 2000, 4000, nawet 10 tysięcy jednostek i więcej, w zależności od tego, z jakim dużym organizmem mamy, w jakim stanie zdrowotnym jest ten organizm i jaki jest poziom witaminy D3 w krwi, możemy ją stosować dość rzadko. Możemy stosować dawki uderzeniowe, dlatego że witamina D3 długo jest w naszym organizmie. No dobrze, szanowni państwo, a teraz witamina C. To czy podawanie witaminy C jeden raz dziennie, 2000 mg, jest prawidłowym podawaniem witaminy C? Kto z państwa ma odwagę odpowiedzieć, napisać nam na naszym czacie? Czy podawanie 2000 mg witaminy C raz dziennie to jest prawidłowe podawanie witaminy C?
Okej, super. Pan Jacek trafił w sedno tarczy. Idealnym podawaniem witaminy C jest podawanie jej często. Odkryto, że witamina C, którą sobie do naszego organizmu podamy, czyli wszyscy Państwo odpowiedzieliście prawidłowo. Oczywiście pani Grażyna napisała lepiej tyle niż wcale. Super, zgadzam się. Czyli ten organizm przynajmniej przez te 2 godziny w ciągu dnia, 3 godziny max, tą witaminę ma do dyspozycji. I zawsze to jest coś. Zgadza się, czyli wszyscy Państwo odpowiedzieliście prawidłowo. Jednocześnie, jeżeli chcecie wykorzystać witaminę C jak najlepiej dla swojego zdrowia, to musicie znać jeden fakt. Okres półtrwania witaminy C w naszym organizmie wynosi około 2 godziny. To znaczy, słuchajcie, że tak z rozpędu po 4 godzinach to już jej tam w ogóle nie ma. To jest szczególnie ważne u osób chorych, u osób osłabionych, u osób, które mają przeziębienia, które mają jakieś infekcje, które mają niedobory, które mają cukrzycę i tak dalej, i tak dalej. Za chwileczkę powiem o chorobach. Ponieważ nie wysoka dawka witaminy C w tym wypadku jest ważna, zaraz Państwu powiem dlaczego, tylko optymalne podawanie około 400 mg witaminy C jak najczęściej. U osoby zdrowej, jak podamy tak 2 razy dziennie te 400 mg, no to już jest super. Ale tak, żeby się nie zamęczyć tą witaminą. Natomiast jeżeli mamy osobę chorą, to 400 mg podajemy co 2 godziny, szanowni Państwo, po to, żeby organizm miał tą witaminę C non-stop do dyspozycji. O tym proszę pamiętać. No i teraz jak wysoka dawka tej witaminy C? Fajną rzecz chcę Państwu powiedzieć. Otóż w leczeniu miażdżycy w Japonii stosuje się około 400-500 mg witaminy C właśnie często. Dzięki temu w momencie, kiedy jeszcze nie dojdzie do uwapnienia blaszki miażdżycowej, kiedy jest koncentracja cholesterolu i różnych substancji, które tam się odkładają, które dostają się do popękanych wnętrza naczyń krwionośnych, bo jest zniszczony śródbłonek wewnętrzny, taka wyściełająca wnętrze tętnic i tętniczek warstwa, tak? Jak ona pęka, tam się odkłada nam cholesterol i inne substancje. I jak tam jeszcze jest ten cholesterol nieuwapniony, jeszcze te białe ciałka krwi nie zaczynają się obżerać tą cholesterolem, to ten proces można zatrzymać, a w niektórych sytuacjach nawet odwrócić. Natomiast jak ona jest już uwapniona, no to mówi się, że już jest za późno. Więc ta profilaktyka miażdżycy, a w niektórych wypadkach leczenie miażdżycy witaminą C jako substancją podstawową, która goi naczynia krwionośne, jest o tyle ważna, że oczywiście możecie Państwo podawać 2000 mg witaminy C, jak chcecie, ale i tak nie osiągniecie pewnego wyższego poziomu niż 70-80 mikromoli. Czyli jak podacie 2000 mg raz dziennie, to nie podajecie witaminy C prawidłowo. Jeżeli chcecie osiągnąć wyższy poziom nasycenia organizmu witaminą C, nawet do 200 mikromoli, witaminę C należy podawać co 2 godziny. Szczególnie zwracam uwagę na ten fakt u osób chorych z cukrzycą, ze zmianami naczyniowymi, z miażdżycą, z chorobami serca, niewydolnościami różnych narządów spowodowanych zaburzeniem ukrwienia tych narządów i wszystkie skazy naczyniowe, kiedy te naczynia krwionośne są bardzo kruche i pękają. Proszę o tym pamiętać. Gdzie ten nasz organizm przechowuje sobie króciutko, ale gdzie osiąga najwyższe stężenie witamina C? No i któż by powiedział, że nasz mózg potrzebuje dużo witaminy C? Wyobraźcie sobie, że tak. Tak? Tam jest duża koncentracja witaminy C. Nabłonek płuc i oskrzeli oraz nadnercza.
Oczywiście cały nasz organizm potrzebuje witaminy C, ale w tych miejscach organizm kumuluje sobie na króciutko największą ilość witaminy C. Dobrze, przejdźmy zatem do kolejnego etapu. Jak już sobie wiemy, jak dawkować witaminę C, odpowiem, panie Pawle, za chwileczkę na koniec, jak długo trzeba podawać tą witaminę C. Teraz przejdźmy sobie do zastosowania witaminy C. 8 podstawowych wskazań. Szanowni Państwo, warto pamiętać, albo sobie zrobimy sami rachunek sumienia, albo w gronie naszych najbliższych szukamy, komu możemy pomóc. Po pierwsze, miażdżyca i choroby naczyń krwionośnych. I to, co Państwu mówię, to są informacje, do których możecie Państwo też znaleźć publikacje naukowe o zastosowaniu witaminy C w różnych chorobach. Udowodniono w badaniach naukowych silne działanie ochronne na naczynia krwionośne. Tak? Silne działanie ochronne. Jest to też związane z tym, że wolne rodniki i utleniacze tłuszczów potrafią niszczyć naczynia krwionośne, powodować, że naczynia krwionośne są kruche i że jest to początek miażdżycy. Cukrzyca, zespół metaboliczny i otyłość. Udowodniono w badaniach naukowych silne działanie obniżające poziom cukru we krwi i poprawiające metabolizm cukru w komórkach. A więc druga grupa, poza miażdżycą, chorobami naczyń, ludzie z cukrzycą, zespołem metabolicznym. Kolejna rzecz to jest, myślę, że to wiemy wszyscy, spadek odporności i przeziębienie. I tam właśnie, tak jak tutaj pan Paweł zapytał, tam należy ze szczególnym pietyzmem, tak jak w miażdżycy, stosować witaminę C. Słuchajcie, witaminę C stosujemy do całkowitego wyleczenia, czyli nie, to nie jest, jest tak czasem, że lekarz wypisuje antybiotyk i pacjent sobie zamiast brać 2 tygodnie ten antybiotyk, po 3 dniach dobrze się czuje i przestanie je brać. I z witaminą C jest identycznie. Nie możecie Państwo przestać brać witaminy C często, tylko dlatego, że się lekko lepiej poczuliście. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przestaniecie brać antybiotyk, czy witaminę C, czy inne ważne substancje niezbędne do Waszego zdrowia w trakcie leczenia, to może dojść do nawrotu choroby bądź powikłań. Czyli staramy się jak najdłużej do pełnego wyzdrowienia stosować tą procedurę częstego podawania witaminy C. Możecie Państwo, jeżeli z jakiegoś powodu, nie wiem, chcecie skrócić ten czas intensywnego co 2 godziny podawania witaminy C, to przy takim przeziębieniu dobrze by było, żebyście przeziębieniu podawali na przykład 5 dni bardzo intensywnie, ale później sobie podtrzymali tą witaminę C na przykład 3 razy dziennie, żeby ten organizm ją miał cały czas i nie przerywać podawania witaminy C. Nie, że kogoś znajdzie i się mu znudzi, nie przerywamy. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, to brak kolagenu i zniszczona skóra powstaje przy niedoborze witaminy C. Czyli nie ma możliwości produkcji prawidłowych kolagenów w skórze i w stawach, jeżeli nie dostarczacie do organizmu witaminy C. Kolejna grupa. Szanowni Państwo, wiadomo jest, że witamina C jest bardzo silnym antyoksydantem. Czyli ona wymiata wolne rodniki, zmniejszając ilość uszkodzeń naszego kodu genetycznego, naszego DNA. Co za tym idzie? Zmniejsza się liczba uszkodzeń białek i lipidów w tkankach. Jeżeli nie mamy uszkodzeń w kodzie genetycznym, czyli nasz organizm, bo tak naprawdę nasz kod genetyczny to jest to nasze oprogramowanie, które steruje całym naszym organizmem. Jeżeli zniszczycie, uszkodzicie kod genetyczny, może dojść do powstania nieprawidłowych reakcji i w ostatecznym rozrachunku, tak, jakiejś mutacji, jak ktoś pamięta z genetyki, i dochodzić może do powstania na przykład nowotworów. Zwłaszcza w przypadku niedoboru witaminy C mówimy tu o nowotworach żołądka, przełyku i skóry. Dna moczanowa. Bardzo często spotykam się z osobami, które mają podwyższony poziom kwasu moczowego.
Proszę pamiętać, że podawanie witaminy C znacząco zmniejsza ilość kwasu moczowego i może zapobiegać powstawaniu atakom dny moczanowej. Tak? Gojenie ran. To jest w ogóle, to warto się na chwileczkę zatrzymać, bo tak jak gojenie ran, podobnie gojenie naczyń krwionośnych się odbywa. I teraz zobaczcie, szanowni państwo, to jest fajna rzecz, taka logiczna i mam nadzieję, że państwo ją zapamiętają, bo ona uzmysłowi wam rolę witaminy C w regeneracji całego naszego organizmu. I teraz, jeżeli mamy jakieś uszkodzenie, przerwanie ciągłości tkanek, czyli jakąś ranę, to białe ciałka krwi, leukocyty gromadzą się, jak goi się ta rana w tej okolicy. I uwaga, wyobraźcie sobie, że witamina C w tych białych ciałkach krwi, w leukocytach, została zbadana jej zawartość. I wyobraźcie sobie, że ilość witaminy C, jaka się kumuluje w leukocytach w tym procesie gojenia, jest 100 razy wyższa od tej, jaką mamy w osoczu. Zwróćcie zatem uwagę, tak, to jest mądrość naszego organizmu. My powinniśmy, jako ludzie, którzy kochają medycynę naturalną, troszkę wsłuchać się w ten organizm, obserwować jego reakcję. No jeżeli organizm 100 razy bardziej koncentruje witaminę C, to znaczy, że jej bardzo potrzebuje do gojenia tkanek. I teraz to, że my widzimy jakąś ranę na skórze, to powinniśmy sobie też spróbować zamknąć oczy i wyobrazić sobie proces gojenia wszystkich tkanek w naszym organizmie ze szczególnym uwzględnieniem, szanowni państwo, i to wam chcę podkreślać i zawsze będę podkreślał, roli witaminy C w gojeniu naczyń krwionośnych, w zapobieganiu miażdżycy, w leczeniu makro- i mikroangiopatii w cukrzycy. Proszę o tym pamiętać. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w witaminie C. Ona pomaga goić cały nasz organizm, nie tylko skórę. Co jest też ciekawe, w badaniu Folbracht udowodniono, że dzięki zmniejszaniu stresu oksydacyjnego zarówno w alergii, jak i w astmie kwas askorbinowy zapobiega pojawianiu się stanu zapalnych. Oczywiście w zależności od sytuacji indywidualnej, no, sama witamina C nie będzie zapobiegać atakom astmy, czy nie będzie zapobiegać całkowicie, czy nie wyleczy człowieka z alergią, ale może zmniejszyć nasilenie objawów i ataków. Także zobaczcie, bardzo, bardzo szerokie zastosowanie witaminy C. I na koniec przypominam, witamina C zwiększa syntezę prawidłowego kolagenu w skórze. Używana jest zresztą w medycynie estetycznej do zmniejszenia przebarwień skóry i zapobiega pękaniu naczyń krwionośnych, tak? Czyli wspomaga wzmacnianie naczyń krwionośnych, żebyśmy nie mieli wybroczeń. Także tyle o witaminie C, przypomnieniu o dawkowaniu, o zastosowaniu witaminy C. A teraz, szanowni państwo, króciutko na temat tego, co pojawiło się do waszej dyspozycji, żebyście mogli sobie korzystać. Optivitamina C Fruit Complex, czyli mamy witaminę C i substancje zawarte oprócz witaminy C w owocach, takich jak kamu kamu, acerola, dzika róża i rokitnik. Tak? Czyli tam będzie nie tylko witamina C, będą flawonoidy, będą karotenoidy, które po prostu są niezbędne do tego, żeby na przykład chronić witaminę C przed zniszczeniem, przed utlenieniem, przed pozwalają w sposób bardziej prawidłowy po wchłonięciu witaminy C na reakcję tego organizmu. Tak? Czyli to jest ta wartość, że to nie tylko jest sama witamina C, ale również jest to witamina C pochodzenia naturalnego jako ekstrakt z owoców. No i dobrze, szanowni państwo, ale przecież w owocach są również inne substancje aktywne. Czyli jak zastosujecie ekstrakt z owoców dzikiej róży, który jest w
tym preparacie, gdzie mamy witaminę C, to nie tylko będzie wspomagało to odporność, ale będzie wspomagało działanie prawidłowe układu moczowego i jest szczególnie cenne u osób, u których występują stany zapalne, czyli na przykład w chorobach autoimmunologicznych. Jest również polecane w suplementacji u osób z chorobami nowotworowymi. Tak, czyli są badania pokazujące, że witamina C jest szczególnie cenna dla osób z chorobami nowotworowymi i ten ekstrakt z owoców dzikiej róży był badany. Tak, jego zastosowanie jest rekomendowane. Ekstrakt z owoców aceroli, jedno z najpopularniejszych źródeł witaminy C, flawonoidów, tak? Czyli bardzo silne właściwości przeciwutleniające. No i oczywiście to, o czym powiedzieliśmy, czyli to jakby wszystkie te elementy, tych 8 szczególnych zastosowań witaminy C, a to w miażdżycy, a to w astmie, a to w dnie moczanowej, tak, w gojeniu ran i tak dalej, i tak dalej. To będzie dotyczyło właśnie zastosowania ekstraktów z owoców aceroli. Rokitnik zwyczajny, no to jest niezwykłe źródło aktywnych substancji przeciwutleniacza, przeciwwolnym rodnikom. No i szanowni państwo, z jakimi badaniami spotkałem się, gdzie zastosowano z dobrym skutkiem, czyli gdzie rekomenduje się podawanie ekstraktu w ogóle z samego rokitnika, pomijając już, proszę pamiętać, że witamina C, fruit complex, to jest oczywiście jakby najważniejszym elementem jest witamina C. Ale weźcie pod uwagę, bo znacie produkty Naturday, że tu jest jeszcze jeden zawsze ciekawy dodatek. Jeżeli zastosujecie ekstrakt na przykład z rokitnika zwyczajnego, wyobraźmy sobie, że nie ma tam żadnych innych dodatków, jest tylko ekstrakt z rokitnika zwyczajnego, to już sam ekstrakt z rokitnika zwyczajnego znajduje zastosowanie u osób z hiperlipidemią, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej, nadciśnieniem, chorobą niedokrwienną serca, marskością wątroby, zespołem suchego oka, niestrawnością, łuszczycą czy z zaburzeniami funkcji i jakości skóry. Czyli zobaczcie, to synergiczne działanie tych ekstraktów owocowych to nie tylko to, że każde z tych owoców jest bogatym źródłem witaminy C, ale ma też swoje szczególne właściwości. Nie wiem, kto z państwa zna kamu-kamu, to jest jedna z moich ulubionych składników, tak, mieszanek zdrowotnych, czy jeden z najbardziej wartościowych owoców egzotycznych, który charakteryzuje się wysoką zawartością karotenoidów, a wśród nich luteiny. I muszę państwu powiedzieć, że w badaniach in vitro, które były w badaniach porównawczych kamu-kamu i aceroli, która przecież jest złotym standardem dostarczającym witaminy C, jest tak ważnym, że oprócz witaminy C są naturalne ekstrakty tych owoców, że jak porównywano kamu-kamu z acerolą, okazało się, że kamu-kamu miał 50 razy większą siłę neutralizowania wolnych rodników od aceroli. Porównywano sok kamu-kamu i sok aceroli. Nie chodzi, zobaczcie, jeszcze raz to podkreślam, warto o tym pamiętać. Ktoś powie, czy macie witaminę C? Tak, mamy. Dobra, fajnie, to inni też mają. No dobrze, ale czym się różni ta witamina C? Jaka jest jej siła? No tak, ale tu my nie mamy tylko witaminy C, bo my mamy również co karotenoidy, luteinę na przykład, tak? Z kamu-kamu i wiele innych cennych substancji, dzięki czemu synergia działania tych preparatów ma gigantyczny wpływ antyoksydacyjny na organizm. I nie ma co owijać w bawełnę, jeżeli my żyjemy w takim, a nie innym środowisku zanieczyszczonym różnymi świństwami chemicznymi, te wszystkie ksenobiotyki, to przecież te choroby cywilizacyjne, z którymi się spotykamy, ja już nie wspomnę o tym, że część osób nadal pali papierosy. To jest samobójstwo. To już dla przyzwoitości, jak już ktoś nie potrafi rzucić palenia, to powinien przynajmniej sobie ekstrakty z owoców takich, jak mamy tu, z dodatkiem witaminy C po prostu powinien sobie stosować, żeby próbować sobie życie uratować. Także proszę zwrócić uwagę, tu już ostatni slajd nasz, podkreślam,
wzajemne uzupełnianie się substancji aktywnych ekstraktów owocowych z witaminą C jest największą wartością tej nowej postaci Fruit Complex OptiVitamina C. To jest największa wartość. Synergia działania tych substancji. Także bardzo ciekawy produkt. Muszę Państwu powiedzieć, tu się bez bicia mogę przyznać, że ja uwielbiam tą praktyczną stronę kapsułkowych, stężonych ekstraktów, jakie mamy w Nature Day, bo no nie pojadę na wycieczkę w góry z litrowym syropem witaminy C. Mój litrowy syrop witaminy C zostanie w lodówce u mnie w domu. Natomiast teraz będę mógł sobie, jak ćwiczę, nie wiem, jak jestem przeziębiony albo gdzieś wyjeżdżam, brać ze sobą witaminę C, bo jest 90 kapsułek w środku i sobie zjadać w momencie, kiedy będą mi potrzebne po prostu częściej. I wiem, że będą działały nie tylko jak sama witamina C na podstawowe wskazania, które są tam wymienione, ale będą działały dużo szerzej dzięki temu, że są zawarte tam cenne substancje aktywne inne niż witaminę C, a to z rokitnika, a to z kamu-kamu. Tak? Warto o tym pamiętać. W ogóle, jeśli ktoś z Państwa się interesuje medycyną naturalną i ekstraktami, proszę sobie podczytać o rokitniku i owocach kamu-kamu. No, wspaniałe, wspaniałe rośliny. Także pięknie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar. Zapraszam Państwa do zadawania pytań, szczególnie przez nasze kontakty mailowe, czyli pytania@naturday.pl. A za chwileczkę, jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę, to sobie podyskutujemy na temat witaminy C już w kuluarach. Także proszę pozostać, a ci z Państwa, którzy byli naszymi gośćmi do tej pory i będą się gdzieś tam śpieszyć, życzę wszystkim Państwu miłego dnia i pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas.